Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Lubię Tu Być znajdujemy się w Grudziądzu. Jest z nami pan Paweł Urbanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan dyrektorem. Właśnie, cóż to za miejsce, w jakim się znajdujemy? Jestem kierownikiem. Kierownikiem oddziału, które nazywa się Muzeum Handlu Wiślanego. Jest to oddział Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Dobrze. I w jakim miejscu znajduje się to muzeum? Cóż to za budynek, jakby mógł nam powiedzieć? Budynek... No, wygląda na nowoczesny, ale jesteśmy w budynku zabytkowym. Jest to budynek, w zasadzie dwa budynki, dwa spichlerze, które należą do ciągu zabytkowych spichlerzy w Grudziądzu. A z którego wieku są akurat te, jeśli wiemy? Te budynki są, jeśli chodzi o fasadę, ich wygląd jest taki, jak wyglądały w wieku XVII. Dobrze. Czym zajmuje się muzeum? Cóż tutaj pokazujecie? Tak, jesteśmy Muzeum Handlu Wiślanego, dlatego tym głównym mianownikiem i tą osią naszej wystawy jest handel wiślany. Tyle, że w takim szerszym kontekście, który obejmuje również Grudziądz i historię Grudziądza, która właśnie z handlem wiślanym jest bardzo ściśle związana, jak również ze zbożem, które było tym towarem podstawowym, który był właśnie Wisłą spławiany. No i to zboże też jest takim mianownikiem, który łączy naszą ekspozycję. Dobrze. Muzeum ma w tym momencie trzy kondygnacje takie, które można zwiedzać. Mhm. I jakby mógł pan pokrótce powiedzieć, cóż tam na każdej z tych kondygnacji, zaczynając od góry, się znajduje. Mhm. Jeśli chodzi o pierwszą kondygnację, tam opowiadamy historię o tym, jak osadnictwo tutaj w tych rejonach się rozwijało, właśnie dzięki Wiśle, którą z naszego spichlerza można widzieć przez nasze okienka. Również tam opowiadamy o kulturze flisaków, o folklorze, który z tymi flisakami właśnie jest związany. Teraz znajdujemy się na kondygnacji -1, taką nazywamy, czyli kondygnacji, która jest poniżej poziomu ulicy Spichlerzowej, ale zdecydowanie powyżej poziomu Wisły. Tutaj na tej kondygnacji właśnie opowiadamy o spichlerzach, o tym, jaką rolę pełniły w handlu i w ogóle w historii Grudziądza. Mamy też taką makietę, którą właśnie tutaj widzimy, która pokazuje, jak dokładnie te dwa spichlerze, w których jesteśmy, mogły wyglądać i życie w nich mogło wyglądać 200 lat temu, a pod nami poniżej jest kolejna kondygnacja, w której przekazujemy informacje, jak pod koniec XIX wieku i w XX wieku rozwijał się grudziądzki przemysł. Ten przemysł, który właśnie też ze zbożem jest związany, czyli piekarnictwo, browarnictwo, a dla najmłodszych, oczywiście najmłodszych od zerowego do setnego wieku, mamy taką karczmę, mamy rekonstrukcję karczmy, w której można poczuć się jak w karczmie sprzed 200 lat na przykład. Dobrze. A cóż poza samą tą częścią, którą się zwiedza, co jeszcze muzeum może zaoferować osobom, które będą chciały je odwiedzić, osobom czy grupom? Mhm. Muzeum to nie tylko wystawy, to również edukacja muzealna, dlatego też mamy warsztaty. Warsztaty, które związane są z piekarnictwem między innymi, ale również nasza taka nowa oferta to warsztaty, które są związane z legendami wiślanymi, to dla dzieci w wieku szkolnym oraz warsztaty związane z historią średniowiecza zwłaszcza i z gotykiem, który tutaj na ziemi chełmińskiej jest wszędzie obecny. Dobrze. Bardzo dziękujemy za tą krótką prezentację muzeum. Muzeum ma na pewno bardzo wiele ciekawych zbiorów, które mogą tutaj Państwo sobie w nim zobaczyć. No i też jest w bardzo ciekawych budynkach, ponieważ same te spichlerze, cały ich zbiór nad Wisłą są unikatem na skalę polską, a nawet śmiem powiedzieć, że na skalę europejską i przez wieki były wykorzystywane właśnie jako miejsce dla handlu, a w jednym z nich znajduje się to muzeum, więc mogą Państwo zobaczyć wnętrza tego. Zapraszamy serdecznie, aby odwiedzić muzeum.